Z tego wersetu widzimy, że wiara jest podstawą. Wiara to podstawa. To jest jasno stwierdzone, że nie istnieje żadna inna podstawa, na której możemy coś zbudować lub coś, z której możemy ruszyć, aby coś osiągnąć. Wiara jest podstawą. Gdy ta podstawa, grunt, fundament i tak dalej zaistnieje, to dopiero na niej Bóg może lądować ze skarbami, które dla nas przewidział. Jeżeli nie zaistnieje podstawa wiary, to tak jakby nie istniało lotnisko dla samolotu. Może być super samolot, potężna maszyna, natomiast jeżeli ta maszyna nie będzie posiadała podstawy, na której wyląduje, to ona się po prostu rozbije. Tak samo, jeżeli nie masz silnej podstawy do budowy czegoś, to oczywiście możesz ryzykować ze stawianiem budynku, ale budynek runie. Wiara to podstawa. Musisz to zapamiętać. Musisz o tym myśleć. Nie wolno tobie wejść w kompromis myślowy, że istnieje jakaś inna formuła, która jest w stanie ściągnąć w cudzysłowie działanie Boga. Żadna formuła nie ściąga działania Boga, jedynie wiara. Posłuchaj, musisz zapomnieć o czymś takim, że bez wiary jest jakiekolwiek działanie Boże. Ludzie mówią tak, ale są ludzie niewierzący, którzy są uzdrawiani. A ja mówię, ale to jest nieprawda, że oni są niewierzący. Ja dawno temu już zaprzeczyłem publicznie. Nie ma czegoś takiego, że ktoś niewierzący został kiedykolwiek uzdrowiony. No tak, ale oni nie wierzą w Boga, są ateistami. Ja mówię, a co ma wspólnego ateizm z wiarą? Powiedzieć wam, co to jest wiara? U ateisty. Przychodzi ateista na spotkanie uzdrowieńcze. W ogóle uznaje, że Boga nie ma. Tak? Ale jest chory. Chory ateista. I posłuchajcie, co zrobił ten ateista? On co? Przyszedł. On przyszedł. Po co on przyszedł? Żeby zostać co? A więc co ateista robi? Wierzy! Nie istnieje nawrócenie, nie istnieje uzdrowienie bez wiary. Podchodzisz na ulicy do człowieka, który jest niewierzący, jest ateistą, buddystą czy czymkolwiek tam innym. I on mówi, ale ja nie wierzę w Boga. A ty mówisz do niego, ale ja się nie pytam, czy ty wierzysz w Boga, ja się pytam, czy chcesz, żeby się położył ręce i uzdrowił ci nogę. Posłuchaj, co teraz on mówi. Chcę. Co to jest? Wiara. Wiara. Uwolnił wiarę. W co on uwolnił wiarę? W twoją wiarę. On tego tak nie nazywa. Ale twoja wiara manifestuje się przez to, że do niego podszedłeś i powiedziałeś mu, że możesz go uzdrowić. Co zrobił człowiek? Uwierzył. Rozumiecie, o co tu chodzi? Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ludzie chodzą, jeżdżą do Częstochowy na przykład, klękają przed Najświętszym obrazem Maryi Zawsze Dziewicy i są uzdrawiani? Że mówią, to demony uzdrawiają. Jeszcze demon, mówię, żaden nikogo nie uzdrowił. Ludzie, jak diabeł by zaczął uzdrawiać ludzi, to jest koniec piekła. Bo nasz drogi Pan Jezus powiedział taką rzecz. Królestwo rozdwojone samo w sobie nie ostoi się. Gdyby szatana przepędzał, tak? To sam by się zniszczył. Przestańmy myśleć iluzyjnie. Każde uzdrowienie, które jest pod obrazem Najświętszej Marii Zawsze Dziewicy, jest wynikiem tego, że Jezus Chrystus wziął na siebie chorobę całej ludzkości.
A wiara tych ludzi, okej? Okay? Wiara tych ludzi, mimo całego doktrynalnego powabrania, powoduje, że są uzdrowiani. Po co oni tam przyszli? Po co oni tam przyszli? Po uzdrowienie. Tam po to przyszli. Tak? Maria ich uzdrowiła absolutnie. Maria w ogóle nie wie, o co tam. Maria tam sobie, nie wiem, co ona tam robi. Rozumiesz, że na pewno nie wisi w Częstochowie. Wiem kilka rzeczy o Marii. Na pewno nie wisi w Częstochowie na haku. I nie jest dziewicą. Kilka rzeczy takich wiem o Marii. Wiem też kilka innych, ale też wiem na pewno. Ona nie uzdrawia nikogo. Ludzie są uzdrawiani, bo wierzą. Jest stworzona pewnego rodzaju formuła, która powoduje, formuła informacyjna, że ludzie łapią skrawki prawdy i wierzą. A więc w ogóle wyeliminujmy taką informację, że ludzie są uzdrawiani bez wiary, bo takich rzeczy nie ma. To nie ma takich rzeczy. Takie rzeczy nie istnieją. A więc wiara to podstawa. Musisz w sobie zrobić taki pogląd, że jeżeli będziesz wierzył, to Bóg będzie dopiero mógł działać. I że jeżeli nie będziesz wierzył, to Bóg nie będzie mógł działać. Rozumiesz? Takie coś musisz zrobić. Nie filozofuj do tego, bo się zakręcisz jak byk na ludzie. To w ogóle nie ma potrzeby robienia w tym niewiedzy. Wierzę mam, nie wierzę nie mam. Mam dlaczego? Ponieważ otworzyłem Bogu drogę. Nie mam dlaczego? Bo nie otworzyłem Bogu drogi. Nie komplikujmy tych rzeczy. Dowodem na to, że ktoś wierzy, to jest to, że to posiada. I koniec. Rozumiecie? Jak ktoś do ciebie przyjdzie kiedyś i powie tak, powiedz mi, co się dzieje, ja wierzę, a nie mam, to proszę, stań twarzą w twarz do niego i powiedz, posłuchaj, nie wierzysz. No, może on się do ciebie już nie odezwie. No. Chodzie, może poszukać kaznodziei, który mu to wyjaśni. Na świecie ludzie wszystko wyjaśnią. Wszystko się wyjaśni. Rozumiesz, o co chodzi? Chrześcijaństwo to jest taki myk, że tutaj znajdziesz wyjaśnienie na każdy temat. Rozumiesz? To się wszystko wyjaśni. Tak powstają religie. Się wszystko wyjaśni. Na przykład Kościół katolicki, on tak cudownie wszystko wyjaśnił ludziom. Ludzie są, mają tak wyjaśnione wszystko, że nie mają żadnych pytań już. Choruje? No to trzeba chorować, tam ktoś nie Bóg mnie czegoś uczy, nie ma problemów. Prawda? Ale prawdą jest to, że wiara jest podstawą do działań Boga. Bez tej podstawy Bóg nie działa. I koniec. I przestanie mieć mrzonki, że coś zadziała. Nie będę wierzył, ale Bóg... Aha, to jest dobre. Takie fajne zdanie. No wiesz, ja nie muszę mieć takiej wiary, ale Bóg mnie zna. On jest dobry. Ja mówię, ale co z tego, że Bóg jest dobry? Ja nie wiem. Co to z tego, że Bóg jest dobry? Takie to jest połączenie. Tak jakby ktoś powiedział, no, ona jest brunetką, to jest dobrą fryzjerką. Ja nie wiem, co to jest za połączenie. Co to w ogóle ma do rzeczy, że ktoś jest brunetką, to jest dobrą fryzjerką. Wiesz, o co chodzi? Czy to jest daleko jak wschód od zachodu słońca. Co z tego, że Bóg jest dobry? No jest, no i co z tego? Chociaż nie dla każdego. Tak się głębiej to przyjrzy. Bo tam poza Chrystusem to on taki nie najlepszy jest. Jak poruszamy się w kategoriach dobra i zła. No to też jest prawdy są w ogóle. Bóg jest dobry. Ale to, że Bóg jest dobry, to nie oznacza, że ty osiągniesz coś w związku z Jego osobą, jeżeli nie będziesz wierzył. On może być najlepszy. Rozumiesz? Najlepszy. Ale on będzie krzyczał do ciebie z nieba, uwierz! Ty będziesz krzyczał,
Daj mi to, albo cię uwierz! I będzie cię przykrzykiwać. On będzie chciał, żebyś podstawę stworzył. Ty będziesz rzeczał, ląduj! To on będzie pytał, na czym? I taka w ogóle taki krzyk lata, taki krzyk. Krzyczą do siebie, wiesz o co chodzi? Przecież jesteś samolotem! Zbuduj lotnisko! I taki dialog całe życie. Wiara to podstawa. Gdy na tej podstawie Bóg stawia swoje skarby dla nas, to zaczynamy realnie doświadczać Bożego błogosławieństwa. My mówimy, że jesteśmy błogosławieni. Tak. Jak ktoś się zapyta, czy jesteś błogosławiony? Amen! Chrystus stał się przekleństwem, aby powiedzieć się błogosławieństwa abrahamowe. Amen! Wiesz. Ja mówię, pokaż mi twoje błogosławieństwo. Porozmawiajmy o twoim poziomie szczęścia. Bądźmy szczerzy. Jakie jest twoje błogosławieństwo? Rozumiesz? Prawda jest taka, że jest nam dane błogosławieństwo. Ale żeby błogosławieństwo przyjąć, tak? To trzeba wierzyć. Co to z tego, że ono dane? Co to z tego, że jest w ręku Boga? Jak ręka człowieka nie bierze. I Bóg wyciąga rękę, a człowiek nie wyciąga ręki. Bo wiara to jest wyciągnięcie ręki. To wiarą chwytamy. Wiarą chwytamy. Jesteś błogosławiony, ale niekoniecznie doświadczasz błogosławieństwa. Ja jestem w stanie dzisiaj powiedzieć każdemu choremu człowiekowi prosto w twarz. Jesteś uzdrowiony. Taka jest prawda o tobie. Bo w ranach i sitkach Jezusa jest twoje uzdrowienie. Twoja choroba jest nielegalna. To do czego jestem chory, jakby Bóg chcesz? Ile to się ludzi na mnie obraziło za tym człowieku. Jak ja powiedziałem, chcesz być chory, to jesteś chory. A ja nie chcę być chory, nie jestem chory. Okej? Okay? Ja mam takim być, że nie chcę być chory. Ja nie będę chory. A zatem Bóg potrzebuje twojego zaufania w to, co powiedział i zrobił w przeszłości, aby móc ci błogosławić realnie w przyszłości. Rozumiesz? Ty musisz uwierzyć w to, że On to zrobił już kiedyś, aby to się mogło zamanifestować dzisiaj. Innej drogi nie ma. Nie istnieje inna droga. Inna to będzie taka, jak takie gadki będą inne. A on błogosławiony, ha, błogosławiony. Lepiej ty jesteś błogosławiony, jak ty jesteś zajechany jakąś paciarza, przyjdzie się na swoje życie. Przyjdzie się na życie swoje. Jakie jest twoje życie? Czyli twoje życie to jest tak porażka. Porażka za porażką. A on jest błogosławiony! No i koniec, koniec, no i to on powiesz. On jest błogosławiony. No on mi cytuje, to jest, że on jest błogosławiony. Człowieku, jesteś błogosławiony, tak, w formule nadawczej. Nadano do ciebie list, tylko cholera nigdy nie odebrałeś, no. Bo żeby odebrać, tak, to trzeba kluczyk włożyć. Ten kluczyk to jest wiara. Trzeba kluczyk włożyć, kluczyk. Masz kluczyk? Będziesz tam leży. Ty to go znajdź. Bo cała skrzynka błogosławieństwa na ciebie czeka. Znajdź kluczyk do skrzynki. Kluczyk. Nie mów ty do mnie, że ty masz skrzynkę pełną. Co mnie po twojej pełnej skrzynce? Co mnie po pełnej lodówce pro ciebie jak zaryglowana zakłódkę zamknięta? Tak? Kto to człowieku? To tak, jakby ktoś cię proszę ciebie zamknął w chłodni i wisiały zamrożone kawały proszę ciebie mięsa. Tak? Otworzyliby cię, umarłeś z głodu. Umarł z głodu. Przytulony proszę ciebie do tuszy. Tak? Tylko nie mów, nie zębą wyjedź. Umarł z głodu w chłodni pełnej mięsa. Jak ja nie patrzę na chrześcijan, jak umierają z głodu, tak? W skarbcu Boga
To jest nie do przyjęcia dla mnie, dlatego są takie warsztaty. Ja w ogóle nie akceptuję faktu, że chrześcijanom się nie wiedzie w życiu. Że nie odnoszą sukcesów, zwycięstw, że nie idą do przodu jak przecinaki. Ja nie akceptuję w swoim sercu takiego faktu. Rozumiecie, o co tu chodzi? Ja nie mówię, każdy ma swoją drogę. Ja mówię, ja nie wiem, każdy może mieć swoją drogę, ale to ta moja jest prawdziwa. Ty jesteś taki jednorodny. No jestem jednorodny. No. Moja droga jest prawdziwa. Idę tą drogą, odnoszę sukcesy. Ty tą drogą nie chcesz pójść, bo ty uważasz, że jest inna droga. Każdy ma swoją drogę. Zdychasz z głodu na tej drodze, a to jest twoja droga. Moja droga to jest moja. Ja mówię, musisz wierzyć. Ja wiem, co ja muszę, żebyś mi mówił. Bóg potrzebuje twojego zaufania. Ja podkreślam, bo potrzebuje. Dlaczego? On nie może inaczej. On nie może inaczej. Widzimy Jezusa, który nie jest w stanie robić pewnej rzeczy, dlatego że ludzie nie wierzą. Robi jakieś mniejsze rzeczy, ponieważ jakieś tylko skrawki wiary są uwalniane gdzieś. Tak? Te słowa Jego, wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Te słowa inne Jego, że to dla nie, dlaczego nie mogliśmy? Dla niedowiarstwa waszego. No cały czas w ogóle. Dwóch ślepych za nim idzie. Rozumiesz? Bombardują go, rodzinie krzyczą do domu w ogóle. Zanim idą, wchodzą do domu człowieku, a ten w ogóle ich pyta, czy oni wierzą w to, że on może to zrobić. Rozumiesz, o co chodzi? Jeszcze zadaję to pytanie. A oni, no tak wierzymy, a to niech się wam stanie według wiary waszej. Rozumiesz, o co chodzi? Co to za... No ludzie, tego nie wymyśla, tego życie, tak? On prezentuje Boga, myśli Boga, koncepcję Boga, które coś, co Bóg ma w sercu. To tylko to Bóg ma w sercu. Przychodzisz do Boga, a Bóg się pyta, czy ty wierzysz, że mogę ci to uczynić. No ale ty przecież nie budujesz z nim głębokiej relacji miłosnej, nie uważasz, żeby on był super miłujący, no to mówisz, a ja nie wiem do końca, czy ty możesz mi to uczynić. A może ty mi to uczynisz, a potem czegoś ode mnie zażądasz? Że co? Że ty mi uczynisz, a potem to co ja będę musiał? Jeszcze mi każesz coś zrobić i już. A ja nie będę może chciał tego, co będziesz mi kazał. Tak ludzie z Bogiem rozmawiają, człowieku. A ile razy ja słyszałem teksty, że tak nie chciałem tego, ale Pan mnie tam pchnął. Ja mówię, pchnął cię Pan, Pan cię pchnął gdzieś. Przecież jaki to jest obraz Boga? Nie chodzi po pychę. Od razu mi się taki kolega przypomniał z podstawówki, rozumiesz, o co chodzi. No ciągle nas popychał. Miał taką w ogóle manierę, przez parę lat podstawówki, rozumiesz, chodził i popychał, i popychał, i popychał. Więźniów wytrzymałem, wyłożyłem mu w zęby na to. Rozumiesz, o co chodzi? Ja bym nie chciał, żeby Bóg wyglądał lepo. Rozumiesz, ja nie chciałbym mieć człowieku takiej traumy życiowej, że jak ja sobie przypomnę Bóg, który popycha, że miał widział tarka. Nie chcę widzieć tarka, rozumiesz, o co chodzi? Dobrze, że Bóg nie ma darek na imię na przykład. Bóg nie popycha nikogo. Bóg cały czas mówi, że ty wierzysz, czy 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 ty wierzysz, że mogę ci to uczynić. Ale to trzeba tego Boga widzieć jako tego, który może to uczynić, jako tego, który chce to uczynić. Trzeba widzieć Jezusa, do którego podchodzi trędowany, mówi, jeżeli chcesz, możesz mnie uzdrowić. On mówi, chcę. No pewnie. Jasne, super, że przyszedłeś. Nienawidzę tego trądu tak samo jak ty. Jestem z tobą w tym temacie. Bądź zdrowy, idź, żyj. Rozumiesz? A więc, gdy ty teraz wierzysz Bogu w to, co On powiedział i zrobił kiedyś, to włączasz pewnego rodzaju program realizacji Bożej mocy w twoim jutrze. To jest włącznik. Wiara jest włącznikiem. Wiara jest mechanizmem. Ludzie, to działa jak komputer. Wciskasz to, rozumiesz? Wciskasz to, to się pojawia tamto. Ja dzisiaj to się już tak ogarniam w tych sprawach komputerów, jako taką. Ale kiedyś to się w ogóle w tym nie ogarnia. Ja byłem nerwowy jeszcze. Jak ja wychodziłem z problemów związanych z komputerami, może opiszę. Wyglądało to mniej więcej tak, ponieważ w ogóle nie wiedziałem,
o różnych rzeczach związanych z programami. Ja nie wiedziałem, jak to działa, nie wiedziałem, gdzie kliknąć. Więc jeżeli tam się zdarzało coś, co w ogóle powodowało, że nie mogłem osiągnąć założonego przez siebie celu, więc moja pierwsza reakcja była taka. To i tak już było po takim dużym procesie uświęcenia. Bo przed procesem uświęcenia tego rodzaju produkty kończyły pod młotkiem. Ktoś kupuje sobie nowy telefon. Wiktorek był mały, wziął ten telefon i rzucił go psu do miski. To był dobry telefon. Chyba nawet pod odpłatę częściowo. Można było zresztą wysuszyć. Bardzo dobry, drogi telefon. Popatrzyłem telefon w miejsce, wyjąłem, poszedłem na korytarz, wziąłem młotek i koniec, koniec. Także komputer i tak miał wiele szczęścia. Do czego doprowadzało to coś? Bo ja tego nie umiem nazwać. To coś doprowadzało do tego, że włączało mi się tam taka masa błędów. Po prostu. To wszystko mi pikało. Wtedy gromiłem diabła. Nie wiem, czy nad tym komputerem, czy nade mną. Odpychałem od siebie mocne ciemności. Nikt się w tobie nie odzywał w tym czasie. W jakimś czasie zauważyłem, pomógł mi w tym czasie, który powiedział do mnie, ty byś się zaczął uczyć w ogóle tych rzeczy. Bo już jak trochę zaczął na informatykę chodzić do szkoły, to mówi do mnie, ojciec, ty byś się w ogóle zaczął uczyć w ogóle jak to działa. Ja mówię, ja się będę uczył. I potem zauważyłem, że wystarczy, że ja prawidłowo coś zrobię. Malutki ruch myszką. Tylko trzeba było wiedzieć, gdzie. Tak? Ale jak się nie znało mechanizmu, to przychodziła panika. Panika jest gorsza niż faszyzm. Rozumiesz? Panika to jest wzmożony, niekontrolowany atak lęku. Po prostu. Wzmożony, niekontrolowany atak lęku, który człowiek musi rozładować, bo inaczej to mu coś pęknie w środku. Widzisz? Kiedy ty znasz Boga, wiesz jak jest, wiesz jak działają te mechanizmy, to rozumiesz prostą zasadę, że jeżeli ty wierzysz w to, co On powiedział kiedyś, to ta wiara jest jak prawidłowe najechanie myszką na określoną ikonkę. Klik! Rozumiesz? I otwiera się stronka. Ta, którą chcesz. Twoja wiara w to, co Bóg powiedział kiedyś, jest włącznikiem, jedynym włącznikiem tego, co ma nastąpić w przyszłości. Utrwal to. Nie klikaj tak. Uda się, nie uda się. To prorok. Tam objawienie. Tam na mnie położą rękę. Tu mi coś tam innego wsadzą gdzieś. To się to zrobią. Uda się może. Ludzie, w ogóle jak już przychodzi ci do głowy myśl, że jakoś się uda, to to już jest demoniczne. Za każdą formułą tego, żeby osiągnąć jakąś szansę, stoi demon. Rozumiecie? To demoniczne jest. To są te same demony, co w grach hazardowych. Rządzi nimi książę szansy. Jest szansa jakaś inna, nie ma innej szansy. Wiara jest kluczykiem. Wiara jest kluczykiem. Przyjrzyjmy się na Abrahama. Rzymian 4 rozdział. Jest to Rzymian 4 rozdział. Od początku. Cóż wtedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić. Ale nie przed Bogiem. Dobrze. A co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to
poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Spełniający uczynki. Oryginał mówi robiący. Zapracowujący. Dający jakąś czynność. Jeżeli spełnia się jakiś uczynek, wykonuje się jakieś działanie, to jest to uznane za wykonanie pracy. Czyli zgodnie z tą pracą, z tą, a nie z inną, otrzymuje się zapłatę. Zauważycie, że tak to działa w świecie, że wykonujesz jakąś pracę. I tylko za tą pracę otrzymujesz zapłatę. Na przykład kładziesz kostkę brukową i dostaniesz zapłatę za kostkę brukową. Tak? Nie dostaniesz zapłaty na przykład za przeprowadzenie potężnej transakcji finansowej. Nigdy już to nie będzie kosztowało. Chodzi o to, że nigdy nikt nie zapłaci ci innej kwoty niż ta praca, którą wykonałeś. Nie można na przykład kłaść kostki brukowe, a potem iść sobie do szefa i powiedzieć tak, no kładłem tą kostkę, bardzo dobrze kładłem. 50 tysięcy mi się należy za ten miesiąc pracy. Mogę sobie spojrzeć, powiadam ci pana, umówiliśmy się na 3 tysiące, bo tak praca jest warta 3 tysiące. No tak, ale przecież tyle tak bardzo się przyłożyłem, byłem w tym taki wierny, tak? Taki człowiek kostkman. Tak byłem. Całe serce w to włożyłem. 50 tysięcy. A powie, daję ci trójkę, jak ci nie odpowiada, to się zwolni. To się zwolni. Rozumiesz? A więc widzimy, że spełniający uczynki ma poczytywane za jako jakość tylko to, co zrobił. Nic poza tym. Tam nic więcej nie ma. Tam nic więcej nie ma. Czytajmy dalej. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynku. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości, a których grzechy są zakryte. Słowo zakryte, greckie słowo krypto, od tego jest słowo krypta. Grób. A więc zakryte, to znaczy będące pochowane w grobie razem ze zwłokami. Dlaczego ja robię taki wstęp? Bo chcę wam coś pokazać. Abraham zostaje ustanowiony przez Boga jako znak wiary. Jako znak wiary. Bóg nam pokazuje życie Abrahama jako życie człowieka wiary. Bóg na podstawie życia Abrahama objawia pierwotwór wiary. Widzimy w wersecie 13 jest napisane, albowiem nie na podstawie prawa była dana obietnica Abrahamowi, bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Widzimy, że Bóg na podstawie życia Abrahama pokazuje nam wzór wiary. Jest to związane z tym, że zanim on nadaje prawo, on ustanawia prawo wiary. Chcę, żebyście coś zobaczyli w tym razie. To jest bardzo ważne zjawisko opisane. Jest opisane jakieś prawo, które jest starsze, pierwsze niż prawo uczynku. Kiedy mówimy o wierze, mówimy o bardzo
silnie, najsilniej, tak, uprawomocnionej konstrukcji we wszechświecie. Tu nie ma nic większego. Dla Żydów, którym to Paweł opisuje, bo Paweł przede wszystkim do Żydów tutaj to pisze, on pokazuje, że prawo wiary jest większe niż prawo mojżeszowe. Prawo mojżeszowe było konstytucją Izraela. Konstytucją, to było coś największego. I teraz Paweł mówi, ale jest większe prawo. Jest większe prawo. Jest coś większego. Coś większego. On pokazuje, mówi, wasze prawo, ono jest związane z tym, że coś robicie i w wyniku tego, że coś robicie, otrzymujecie jakąś zapłatę. Ale jest większe prawo. Prawo w ogóle odwrotne, dziwne. Że jeśli ktoś wierzy, tak, to jest o wiele lepszym, o wiele bardziej uprawomocnionym, o wiele bardziej uznanym miejscu. Takie miejscu, którego nie można przeskoczyć. Ludzie, mówimy o prawie. Prawie wiary. Czyli te rzeczy, o których ja wam dzisiaj mówię, one są prawne. To nie jest coś takiego, co się zdarza. Wiecie, że to się nie zdarza? Wiecie, czym jest prawo? Na przykład jest zakaz wjazdu, to jest zakaz wjazdu. Jak na przykład wjeżdżasz pod zakaz wjazdu i podjeżdża do ciebie policjant, to mówi do ciebie, przepraszam, pan wjechał pod zakaz wjazdu. A ty mówisz, o, cóż z tego, że wjechałem pod zakaz wjazdu? Przecież jest dzisiaj taki piękny dzień. I pan tak dobrze wygląda, panie policjancie. Ja jestem też wspaniałym człowiekiem, panie policjancie. Może byśmy jakoś ten temacik mogli ominąć. Ja mówię, nie, no, prawo jest prawo. Prawo jest prawo. Nie wchodzą tu w grę uczucia, nie wchodzą tu w grę żadne wizualne rzeczy. Prawo to prawo. Istnieje prawo wiary. Prawo wiary. I jeżeli ja wam mówię dzisiaj o prawa wiary, to jest prawne. I to jest większe niż prawo mojżeszowe było nawet. I teraz Jezus na krzyżu Golgoty, on zakańcza prawo mojżeszowe. Co to znaczy, że on zakańcza prawo mojżeszowe? Czy to oznacza, że on już, że tam nie istnieje żadne prawo? Nie! On skończył jedno prawo, które tak naprawdę nie było prawem najwyższym. Zobaczcie, bo to jest naprawdę zabaw, co Jezus zrobił. W ogóle zakon nie był najwyższym prawem. Istniało wyższe prawo, większe prawo, wcześniej uznane, ustanowione przez Boga. Wcześniej, zanim było prawo mojżeszowe. Mówimy o prawie wiary. A więc nie ma tutaj uda się, nie uda. Jeżeli ja będę wierzył, to może jakieś rzeczy mi wyjdą. Coś ci powiem. Jeżeli ty będziesz wierzył, to ty musisz mieć, bo to jest prawo. Całe niebo i ziemia będzie musiało się upiąć pod twoją wiarą. Rozumiecie, ludzie, o co chodzi? To jest prawo najwyższego rzędu. Nie jakieś małe, takie lokalne, pod tytułem, proszę ciebie, osiedlowe, że nie wolno lać na schody. Rozumiesz, o co chodzi? To nie jest prawo osiedlowe. To jest prawo. Ja olewam prawo osiedlowe. U nas prawo osiedlowe, zawiesili tabliczkę, kupili w mrówce, człowieku, na słupie zawiesili tabliczkę, że nie można parkować pod tym, pod blokiem. Polewam to, bo to nie prawo. Wiecie dlaczego to nie jest prawo? Bo to nie jest usankcjonowane prawo. Ja powiedziałem, nie będę tutaj parkował, jak tego zmusicie. Tak? Czym mnie możecie zmusić? Że powiesicie tutaj prawny znak. Nie będzie prawnego znaku, to ja parkuję pod blokiem, bo ja będę chodził kawał drogi. Tak? Po co mam chodzić kawał drogi, jak ja mogę tu parkować? To nikomu nie waży. Znaczy to waży tym, co nie mają co z czasem robić. Nie mają co zrobić z czasem, to filmy moje oglądajcie. Nie macie co z czasem robić. Prawo wiary! Prawo wiary! Bóg objawił prawo wiary. A zatem, od czego Bóg zaczął? Zobacz 16 werset. 4 rozdziału. Przed obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu. Nie tylko temu, który polega na zakonie, ale i temu, który ma wiarę Abrahama, ojca nad wszystkich. A więc Bóg
daje Abrahamowi obietnicę. Zobaczcie, od czego zaczyna, jak się zaczyna realizować prawo wiary. Od czego? Że słowo przychodzi. Kurczę, ludzie. Jest obietnica dana. Prawo wiary się zaczyna od tego, że jest dane słowo, jest obietnica. Obietnica, że on powiedział, czyli on zaczyna w ogóle układać pewną konstytucję od tego, że on mówi słowo. I on mówi, to jest prawo. Jak ja mówię słowo, to jest prawne. To na tym możesz budować. To tego nie podważy nikt. Nieważne, co ty będziesz czuł. Nieważne, co ci będą mówili inni ludzie. Oto prawo moje. Zaczyna mnie od tego, że ustanawiam, tak? Określoną formę do jakiejś rzeczy. Daje słowo. Daje słowo. W pierwszej Mojżeszowej 12:1-3 jest opisane, jaką on daje na przykład obietnicę. Pierwsza Mojżeszowa 1:3 jest opisana obietnica, którą Abrahamowi on daje. Wtedy byście się temu przyjrzeli, jak ten człowiek przychodził. Dobrze, ja mówię? Nie. Pierwsza Mojżeszowa 12:1-3. Przepraszam was bardzo. Pierwsza Mojżeszowa 12:1-3. I rzekł Pan do Abrahama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny twojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem i będę błogosławił błogosławiącym ciebie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Przychodzi słowo dla Abrahama. I teraz o co chodzi? Czy on je powiąże z wiarą? Czy on uwierzy w to? Czy on uwierzy w to słowo? Zobaczcie, jaka jest rozgrywka. Ta rozgrywka to jest rozgrywka moja i twoja dzisiaj. Przychodzi słowo do ciebie. Pytanie, czy ty uwierzysz w to słowo? Ale co to znaczy uwierzyć? To znaczy, że ty musisz wziąć na poważnie, tak? Całą tą wypowiedź. Skoro on tak powiedział, a przecież znam go jako mówiącego tatę, to jest ostateczna formuła szczęścia dla mnie. Ostateczna. Abraham ma, zobaczcie, co on ma w tym czasie. To jest w ogóle ciekawe, co on posiada, ten Abraham. Nie wiem, jak się wy w ogóle to kiedyś badaliście. On ma swoją ziemię, ma swój dom, ma swoją rodzinę. Rozumiecie? Jemu nie... Wiecie w ogóle, że jak archeolodzy odkopali Ur Chaldejskie, to się okazało, wyobraźcie sobie, że to było pierwsze znalezisko, że tam były rzeczy na wzór centralnego ogrzewania. Ur Chaldejskie to było bardzo nowoczesne, rozumiecie, miasto. Tam były piętrowe domy. Piętrowe. To nie było takie kliniane chatki, jak my często gdzieś tam. Ur Chaldejskie to była naprawdę na tamte czasy jedna z największych metropolii na tym terenie. I tam mieszka Abraham. I on w ogóle dobrze je, on, jemu się dobrze, jemu dobrze jest. Jemu dobrze jest, ale co on robi? On szuka Boga. On sobie szuka Boga, tak? I teraz przychodzi do niego słowo. I teraz on, co on musi robić? On musi uwierzyć w to, że to, co on ma proponowane, to jest większe niż to, co on posiada dziś. To ma trudne zadanie. W ogóle on jest kimś. To nie jest jakaś popierdówka, ten Abraham. Takie, rozumiesz, bo to co innego, to tam leżał w rynsztoku, proszę ciebie, ja trafię. To jest w ogóle inna historia z tym Abrahamem. Ale on tak nie ma. On ma wszystko. Jeden markanek ma, żona nie może chciać. Tak? Jedna rzecz. Dostaje niedorzeczną obietnicę od Boga. Niedorzeczna obietnica. A z drugiej strony widzi to, co posiada. Rozumiecie? Niedorzeczna obietnica. Ta niedorzeczna obietnica jest związana z tym, że on tam dostaje informację, że będzie miał dzieci. A co on widzi? Że ona nie płodna. Kurczę, mówi. Tu dostaje słowo, że będę narodem,
że będę miał dzieci. Ja nie wiem, czy tak będzie. Przychodzą mu myśli do głowy. A może tak nie będzie? Kiedy zostawię swój dobry dom, swoją dobrą ziemię? Kurczę, może to jest wszystko jakaś mrzonka. To przeżywa każdy z nas, ludzie. Chcę wam pokazać to. To przeżywa każdy z nas. To są dylematy. To jest walka ciała i ducha. To jest wspomagane przez demoniczne siły. Rozumiesz? On musi porzucić dobrobyt i bezpieczeństwo, wziąć ze sobą swoją bezpłodną żonę, iść w ciemno na tereny, których nie zna i które są zamieszkałe przez wrogich mu ludzi. Kurczę. On musi porzucić te rzeczy, które posiada. Ale on ma wybór. A pokazuję ci prawo. Stoisz dzisiaj przed tego rodzaju dylematami w życiu. Ja sobie zdaję sprawę. Wielu z was. Tylko, że musisz zrozumieć, że jeżeli przyszło słowo, to zostało usankcjonowane jakieś prawo już. Musisz zacząć w to wierzyć. Że jeżeli przychodzi słowo, to nieważne jak ono jest nieracjonalne i jak bardzo nie pasuje do tego, co ty widzisz, jak bardzo nie pasuje do tego, co ty masz i jak bardzo jest często niszczące pewne elementy twojego życia, tak? To jest jakaś podstawa, na której wyrośnie najwyższa formuła szczęścia, tak wysoka, że nawet sobie nie możesz wyobrazić tego. Bo jakieś prawo zaczęło działać. I teraz ty musisz wybrać, czy ty te prawo uznasz, czy ty zaufasz temu zjawisku, czy nie. Ja nie wiem. Mówi do niego Bóg, porzuć dobrobyt i bezpieczeństwo, weź ze sobą swoją bezpłodną żonę, idź w ciemno na tereny, których nie znasz i które są zamieszkałe przez wrogich tobie ludzi, a ja będę zawsze z tobą, chociaż mnie nie widzisz i nie czujesz, będę cię prowadził, bronił, żywił i sprawię, że twoja bezpłodna żona urodzi ci syna, który będzie początkiem narodu. Co to jest? Za schiza. Taką propozycję dostał Abraham. Taką propozycję złożył Panuś. Chodź, mówi, na pustynię ze swoją bezpłodną żoną. Zostaw to wszystko. A ja zbuduję z ciebie naród. A ja stworzę z ciebie wojownika. A ja sprawię, że twoje dzieci będą postrachem dla tych narodów, których ty się dzisiaj boisz. A ja stworzę z ciebie cywilizację. Spójrz w niebo. Czy widzisz te gwiazdy? Tak cię rozmnożę. Ktokolwiek będzie ciebie błogosławił, ja będę jego błogosławił. Ktokolwiek cię przeknie, ja go przeknę. Chodź w ciemno. Chodź do tych Kananejczyków, chodź do Anakitów, chodź do tych, którzy będą chcieli zniszczyć ciebie i twoje życie. Chodź, będę z tobą, nie zostawię cię, nie opuszczę. Ludzie, zobaczcie, co to jest. To jest jakiś dramat, który jest podany temu człowiekowi. Co on robi? Co on robi? On wychodzi. Wychodzi z Ur Chaldejskiego. Wychodzi na pustynię ten człowiek. Dlaczego on jest nazwany ojcem wiary? Dlaczego on jest pokazany jako córą Boga? Bo to jest coś, co przeżywa każdy z nas każdego dnia. Oto Boża metoda funkcjonowania. Ona się nie zmieni nigdy. 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 Zawsze będzie taka sama. Będzie przychodziło słowo do twojego życia. I to słowo będzie bardzo dziwne. I to słowo będzie niebezpieczne. Ale będzie w nim obietnica. Jeżeli pójdziesz za moim słowem, będę z tobą. Nie zostawię cię i nie opuszczę. Będę cię bronił. Będę cię chronił. Rozmnożę cię. Poruszę tobą ziemię. On to powiedział Abrahamowi. I on to mówi w
wiecie, o co chodzi z wiarą? To prawo. To prawo. Tak jak w karabinie maszynowym. Pociąga się na spust i leci cała seria. Rozumiesz? To tak działa. Dlatego Abraham jest pokazany jako wzór. Ludzie boją się. Ludzie mówią, co będzie. Ludzie przychodzą do mnie i mówią, mój mąż jest niewierzący 30 lat. Co mam zrobić, jak nie zostaw Chama? Jesteś świetną, wspaniałą kobietą. Idź i żyj, idź i zwyciężaj. Czego siedzisz z tą obszczajnową tyle lat? On nie chce Chrystusa i nie chce ciebie. Czego się boisz? Będę z tobą, nie zostawię cię, nie opuszczę. Rozumiesz? Pani, ja nie mam wykształcenia. Nie bój się. Zacznij działać. Otwórz firmę. Pomogę ci. Poprowadzę cię. Nie siedź za 1200 przez całe życie i nie wiąż końca z końcem. To jest trudne. Ale to jest prawo wiary. Rozumiecie, o czym mówię? Prawo wiary. Nie ulegajmy iluzjom, że to inaczej wygląda. Iluzja może być tak piękna i kolorowa, że się w palenie mieści. Rozumiecie? Pamiętacie może, że Lucyfer był najpiękniejszy ze wszystkich? Lucyfer wcale nie jest brzydki. Rozumiecie? Lucyfer jest ładny. Ładny. Nie wiem, czy znałeś ładniejszą osobę. Chyba nie. Jak ktoś mówi, widziałem diabła, był straszny. Ja mówię, to na pewno nie był Lucy. To któryś z tych dziadów najniższego rzędu, one są szkarane. Lucy nie widziałeś. Lucy poraża pięknem. Kolorowy, wspaniały i utalentowany. Miły, sympatyczny, humanista. Ostatni fan człowieka. Rozumiecie? Prawo wiary nie jest podobne. Prawo wiary nie ma barw. Prawo wiary jest duchowe. Prawo wiary opiera się na tym, że przychodzi do ciebie słowo. I na podstawie twojej znajomości ukochanego taty, wierząc w to słowo, zaczynasz iść za tym słowem, choćby było, nie wiem, jak dziwaczne i trudne. A on zawsze będzie z tobą. Przeprowadzi cię przez najtrudniejsze momenty życia. Prowadzi cię na wyżyny szczęścia. Jego moc będzie się manifestowała w twoim życiu. Nigdy ci niczego nie zabraknie. I stworzysz naród. Stworzysz naród. Naród. Rozumiesz? Wybierz prawo wiary. Stań na słowie. Zbuduj podstawę. Proszę was o to. Daję wam świadectwo, jak chcę w tym życiu. Nie żałuję jednej decyzji w związku z moją wiarą. Żałuję tego, że ulegałem różnym rzeczom w swoim życiu. Ulegałem podczas mojego dojrzewania, a dzisiaj nie uległem. Dzisiaj już nie ulegam tym rzeczom. Dzisiaj funkcjonuję w prawie wiary. Od wielu lat funkcjonuje w prawie wiary. Po prostu. Wstań, proszę. Ojcze, ja modlę się o ludzi. Ojcze, ja chcę, żeby Twoje słowo przemykało ich jak mnie. Żeby Twoje słowo, które obciela ducha od duszy, przenikało każdego z nich. Ojcze, ja chcę, żeby dzisiejsze słowa, które były wypowiedziane, bardzo mocno pracowały w ludziach. Ojcze, ja chcę, żeby potężny ruch wiary wzbudzał się w ludziach, którzy są tutaj. Ojcze, ja modlę się o to.
Ja ustanawiam teraz w imieniu Jezusa, że nikt nic nie wykradnie tych słów. Nikt tego nie zubożył, ani nikt nie przyjmie tego. Ojcze, my zabezpieczamy krwią Jezusa te słowa. My ustanawiamy tam ochronę,